Siema, siema widzu, dzieje się, bardzo dużo się dzieje. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, ekipa już oficjalnie się rozpada i jest wielki spór prywatny, który już wychodzi na publikę. Nathan Marcoń też już oficjalnie się wypowiedział na live'ie, co nieco się nowego też dowiadujemy, więc to raczej jutro będzie, ale dzisiaj coś, co chyba najbardziej mnie zdziwiło. A mianowicie chodzi tutaj o Dreama. Jak wiecie, Dream to ten Minecrafter, co speedruny robi, ten polski Tobiasz Gaming. Nie wiem, czy kojarzycie, ale raczej tak, taka postać zielona, taka maseczka w pęcie rysowana. On generalnie twarzy nie pokazywał, no bo co, no bo miał content, który no tego nawet nie wymagał tak na dobrą sprawę, no sobie grał tam speed hunty, robił jakieś huntery czy coś takiego. Jedyne co zawsze widziałem na Twitterze to, że ma jakieś kurde psychofanki, naprawdę, no cokolwiek napiszesz złego o Dreamie, to od razu się nagle, nie wiem, 100 osób na Twitterze wchodzi ci pisze jakieś bardzo niemiłe rzeczy. No i wiecie, te wszystkie psychofanki jakby rosły wraz z nim, pewnie jakieś tam miały, wiecie, myśli, jak on może wyglądać, no i nagle z dupy Dream postanowił, że zrobi face reveal. W sumie to pierw widziałem, że jakieś opaski sprzedawał, gdzie swoje dziecięce zdjęcia chyba były, jego dziecięce zdjęcia, coś takiego było. No i chwilę później, po tym, po dwóch tygodniach, ogłosił, że o trzeciej w nocy będzie robił face reveal, w sensie trzecia nocy naszego czasu, nie? Ja oczywiście jako lojalny dreamiarz siedziałem do trzeciej, nie no, żartuję, poszedłem spać i rano wstaję i patrzę, wow, faktycznie pokazał twarz, na to przynajmniej wychodzi. Mega, super, mega inspirujący, ja też teraz już mam plan pokazać twarz, bo Dream mnie do tego, wiecie, natchnął troszeczkę, zainspirował mnie, dodał mi odwagi, nie no, żartuję. On tam na tym filmie tłumaczył, że on podobno pokazuje twarz, dlatego że jakiś jego kolega z Anglii się przeprowadza i chcą wspólnie sobie jakieś filmiki tworzyć, ma pomysły na filmy, które jakby zmuszają go, żeby pokazać tą twarz, bo inaczej by tych filmów nie mógł nagrywać. No i też, kurde, jeżeli to jest prawda, bo jego face reveal był już kiedyś, w sensie face leak czy coś takiego, to kiedyś tak wyglądał, a teraz tak, więc ewidentnie miał jakąś swoją fitness, kurde, drogę, niczym Nathan Marcoń. Ciekawe, czy też bierze sterydy, czy nie. No to zgaduję, że to też miało jakiś tam wpływ na to, że pokazał twarz. I rozumiecie, na jego face revealu było 1,3 miliony live osób na premierze. To są chore statystyki. To jeszcze, wiecie, o trzeciej w nocy w Europie, gdzie pewnie duża część jego widzów też jest z Europy. Zgaduję, że jakieś 6-9-latki nawet siedziały z tej Europy, kurde, do tej trzeciej rano, tylko żeby sobie zobaczyć, jak Dream wygląda. Ogólnie on ma serio takich psychofanów. Dosłownie jak... nawet gorsze niż Julia Żuga. Jak już wiecie, Julia Żuga już ma psychofanów, giga psychofanów, to on ma takich super, super psychofanów, nie? Tylko że Julia Żugaj to stopuje, jak to jakoś bardziej agresywnie się dzieje, jak jakieś już modlitwy o niej robią, czy coś takiego, ale on to chyba nawet zachęcał te wszystkie jakieś fanbase'y, duperele, dzikie węże. No i to spowodowało, że mieli taką toksyczną trochę relację. Oni napierali, żeby on face reveala zrobił, wszyscy tam już mieli jakieś wyobrażenia, jak on wygląda, jak jakiś grecki bóg, czy coś takiego. No i zrobił face reveala i kto by się spodziewał, wygląda jak normalny człowiek. No nie wiem, no nawet bym powiedział, że nawet przystojnie. On mi przypomina Shreka, znaczy Shreka po tym, jak się zamienił na tego gigaczada, wiecie, jak była taka klątwa, bla bla bla, coś tam, no to strasznie mi jego przypomina, czyli po prostu gigaczada. Nie jestem jego fanem, nie oglądam go, może z dwa razy coś oglądałem od niego, ale nie rozumiem, jak to się stało, że jego widzowie nagle jakby obrócili się przeciwko niemu, dlatego, że pokazał, jak wygląda i nie dlatego, że pokazał, jak wygląda, tylko dlatego, że nie wygląda tak, jak sądzili. Rozumiecie? On ich oczekiwań jakby nie osiągnął. Co tu się do jasnej ciasej dzieje? Albo ja mam coś źle z wzrokiem, albo nie wiem, co się dzieje na tym świecie. Na przykład tutaj mamy, szczerze wiedziałem, że on będzie tak wyglądał, że nie ma żadnych cech charakterystycznych, dzięki którym da się go poznać i wygląda bardzo mid, ale jest brzydszy niż sobie wyobrażałem. Tutaj niby, że ktoś w Google wpisuje brzydki biały człowiek i że on wyskakuje. Widziałem też porównywanie go do psa. Ja pierniczę, co tu się dzieje w ogóle? I ja wam tylko pokazałem naprawdę, no dwa randomowe posty, które mi wyskoczyły na wyszukiwaniu jakby polskim, nie? No bo niestety nie potrafię na Twitterze sprawdzić międzynarodowe, poza tym po co mam wam pokazywać międzynarodowe? Jakiś trend na TikToku się w ogóle zaczął, czyli był pierw trend o Dream ściąga maskę, czy coś takiego, a później jak już pokazał tą twarz, to było hashtag get the mask back on, czy coś takiego, czyli załóż z powrotem maskę, rozumiecie?
Na face revealu ogólnie w 16 godzin ma 20 milionów wyświetleń i aż 500 tysięcy dislajków na 2,5 prawie miliona lajków, co jest naprawdę olbrzymią ilością dislajków, ale wydaje mi się, że kwestia tych dislajków to jest akurat taka, że pewnie, nie wiem, część osób to, nie wiem, go na przykład nie lubiło i ma wyrąbane, że im wyskoczył na nie wiem, na głównej stronie, jest taka możliwość, ale też część z nich to może widzowie, którzy nie chcieli, żeby pokazywał twarz, no bo jednak ten cały czar pryśnie. Wiecie, no według mnie, nie wiem, to pokazywanie twarzy też z perspektywy osoby, która też w sumie nie pokazuje twarzy. Z jednej strony taki face reveal jest spoko, no bo masz taką ulgę, że se możesz, nie wiem, iść se spotkać z jakimś Jupiterem, nagrać se, nie boisz się, że ktoś cię nagrywa dookoła i tam inne duperele dzikie węże. Ale z drugiej strony to jest trochę jak Nathan Marson, nie? Jeszcze ja do niego znów porównuję, że ludzie go bardzo lubili za to, że jest naturalem, bla, 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 a w momencie, gdy pokazuje, że jednak nie jest, no to się odwracają od niego. Tak samo Dream miał maskę, ludzie go pewnie polubili też za to, że ma tą maskę i że nie widać, kim on jest, więc jego ich wyobraźnia działa. No inaczej się ogląda kogoś, kto nie pokazuje twarzy, a kto pokazuje twarz. Tak samo było z Unboxalem. Ciekawe, jak będzie w przypadku Dreama, no takiego hejtu na przykład Unboxal nie miał. Więc ciekawe, no ale Dream, no nie, no zobaczymy, czy ciekawe, czy jego popularność spadnie, jakkolwiek wyświetlenia na tym stracą, na tym, że pokazał twarz, czy nie. No, się okaże. Teraz przynajmniej może zacząć nagrywać TikToki, gdzie na przykład idzie do Biedronki i pluje na płatki fagaty. Może znów się wybije. Ale nie, jak to tak przemyślałem, to strasznie głupie jest. Na ciulą pokazywał tą twarz. Nie wiem, żeby sobie ego podboostować, że ludzie mu będą pisać, że jest śliczny, piękny, czy o co chodzi. No nie wiem, to jest totalnie bez sensu. No patrzcie, nie pokazujecie twarzy, czyli eliminujecie to, co jest najbardziej, kurde, najgorsze z byciu, nie wiem, influencerem. Czyli ta rozpoznawalność, no bo jednak idziesz se do maka, nie musisz se perfumów używać lub, nie wiem, mieć fryzurę fresh od barbera czy coś takiego, no bo nie masz tego strachu, że ktoś ci zrobi zdjęcie z nienacka czy coś, nie? A pokazujesz twarz, to ludzie do ciebie podchodzą, jeszcze jak jesteś influencerem na jego skalę, to ja pierniż, że przecież on nigdzie teraz nie będzie mógł iść i jak Verso w publicznego transportu już nie będzie lubić. Ale już oficjalnie podjąłem swoją decyzję, to nie tak, że tą decyzję już dawno temu podjąłem, jakby nawet jej nie podejmowałem, tylko to było dla mnie logiczne. Nie pokazuję twarzy. Nie opłaca mi się, widzowie, bo ja też jestem taki, wiecie, czad i w ogóle, jakbyście zobaczyli, to byście po prostu w kompleksy popadli. Ale ciekawe, jaki był taki jego główny powód, żeby się pokazać. Nie wiem, wy widzowie, jeżeli go oglądacie, jesteście dreamiarzami czy coś takiego, to dajcie mi znać, bo akurat starałem się to znaleźć, nie potrafiłem tego znaleźć, też jego filmów nie oglądam, ani jakoś w jego lory się nie zagłębiał, ale ciekawi mnie, dlaczego on tak naprawdę chciał tą twarz pokazać. Jeżeli serio, to tylko dlatego, że chce sobie nagrywać ze swoimi znajomymi, to jest to poniekąd słodkie, ale też głupie. Całą swoją prywatność sprzedać dla znajomych, no nie wiem, potem się okazuje, że ci znajomi, nie wiem, jakieś spółki zakładają i cię na hajs chcą dymać. Znaczy dymać, no dymać to też jest złe określenie na pewno, bo nie wiemy, co w tych umowach było. Może, nie wiem, Freeze chciał tylko 5%, a oni się nie zgodzili, no ale kto wie. To nie jest film o kurde ekipie, co ja w ogóle gadam. Bo to był film z serii gadam przez 8 minut o jakimś temacie, który w sumie mnie zaciekawił i chcę znać swoją opinię w komentarzu, no i w sumie tyle. Możesz zostawić lajka, możesz zostawić suba i ja się z wami żegnam, widzowie, jutro już film raczej będzie normalny, tak mi się wydaje, a no i też autkami chciałem sobie pojeździć w tle, to też taki bonus. Ale chyba muszę tą grę zmienić w tle. Nie wiem, muszę coś nowego wymyślić. Ja się z wami żegnam, widzowie. Zostawcie lajka, zostawcie suba i do jutra. Na razie.